ja bym chciała powiedzieć, dlaczego taka decyzja przede wszystkim o zwolnieniu dyrektora zawodu komunalnego? Zaczynamy od początku. Zgodnie z artykułem 30 ustawy o samorządzie gminnym, burmistrz powołuje i odwołuje kierowników zakładów budżetowych. I taką decyzję podjąłem w stosownym czasie. To może jest odpowiedź na pani pytanie. Dlaczego dyrektor ma stanowisko wojewody, decyzję wojewody przywracającą go do pracy, dziś nie mógł być wpuszczony, ponieważ pan razem z nowym dyrektorem wymieniliście firmę ochroniarską? Panie redaktorze, kierownikiem zakładu się jest, jak się dostaje nominację. Na dzień dzisiejszy pan Zdancewicz nie jest dyrektorem Zakładu Gospodarki Komunalnej, wobec tego nie mógł podjąć czynności prawdy i moim obowiązkiem jest zachować spokój w zakładzie pracy po to, żeby cała załoga normalnie mogła pracować. Natomiast wracając do rozstrzygnięć wojewody, to pragnę zauważyć, że rozstrzygnięcie pana wojewody nie jest prawomocne. Ono jest zaskarżalne do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, o czym mówi w uzasadnieniu pan wojewoda. Ja, jeśli pozwolicie państwo, to ostatnie zdanie zacytuję. Mniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie. Skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia za pośrednictwem wojewody zachodniopomorskiego. To rozstrzygnięcie dostałem 2 sierpnia, mam jeszcze kilkanaście dni na złożenie zaskarżenia. Oczywiście to zrobię i dopiero po tym zaskarżeniu, czy ewentualnie gdybym nie zaskarżał, po 30 dniach zgodnie z artykułem bodajże 98 5 ustawy o samorządzie gminnym staje się prawomocny i wtedy po prostu staje się, tak powiem, prawomocny, bo taka prawda jest. I wtedy legalnie ma prawo przyjść pan Zdancewicz, powiedzieć panie burmistrzu, zgodnie z rozstrzygnięciem pana wojewody, ja powinienem być dyrektorem Zakładu Gospodarki Komunalnej. Gdyby tak postąpił, ja bym z pokorą wykonał polecenie pana wojewody. Dzisiaj jest to samowola i ubolewam, że w państwie prawa próbuje się łamać prawo. Czyli pan Zdancewicz dzisiaj jest nielegalnie na terenie zakładu? Na teren zakładu pracy każdy interesant ma prawo przyjść w załatwieniu sprawy jako interesant. Natomiast nie jest dyrektorem Zakładu Gospodarki Komunalnej. Dyrektorem Zakładu Gospodarki Komunalnej od dnia 3 sierpnia jest pan Mirosław Cyburski. Otóż mam pytanie, bo pan Zdancewicz mówi, i kulisy te odsłania i mówi, że to jest walka polityczna, że on jest, można powiedzieć, z obozu i grupy radnych starosty, którzy głosowali za nieudzielaniem panu absolutorium, no i stąd całe to zamieszanie. Czy rzeczywiście w Gryfnicach jest takie, są takie tarcia polityczne i tego typu walka polityczna? Panie redaktorze, nie odnoszę się do tego. Można powiedzieć, jakie były powody zwolnienia pana? Jest długa lista niedociągnięć kierownictwa Zakładu Gospodarki Komunalnej. Są w tej chwili analizowane. Po pierwsze, nieterminowość rozliczania inwestycji, zadań własnych gminy i innych, wykonywanie tych zadań, które nie są, że tak powiem, zlecone Zakładowi Gospodarki Komunalnej, ale to jest przedwcześnie, żeby ocenić. Dziś teren Zakładu Gospodarki Komunalnej pilnuje ochrona, a nie stróże, którzy zostali... Właśnie, co się z nimi stało i dlaczego ochrona, a nie stróże? Proste. Dyrektor Zakładu Pracy ma prawo ustawiać taką ochronę, która zabezpieczy zakład przed właściwym funkcjonowaniem. Jest podejrzenie, że ci pracownicy byli poprzednio karani, sprawdzają to w tej chwili i nie powinni pełnić funkcji dozorców. Natomiast zgodnie z kodeksem pracy mają prawo pracować i będą pracować w zakładzie pracy na innych stanowiskach. To robotnicze stanowiska po prostu. Wróćmy jeszcze do obecnego dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej. Czy on został według pana burmistrza prawidłowo przyjęty na swoją funkcję? O kim pani mówi? O panu Cybulskim. Pan dyrektor Cybulski
pracował do 3 sierpnia jako naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i w ramach tak zwanego awansu wewnętrznego mam prawo awansować do zastępcy burmistrza Łodzi. Przed panem Tybulskim był jeszcze jeden dyrektor. Czy też był prawidłowo wybrany? Był ze Szczecina? Był pełniący obowiązki bodajże na 2-3 tygodnie. Dziękuję.